Tak, no. Ja mam największy, najwyższy mikrofon. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na konferencji przewodniczący Leszek Miller, poseł i wiceprzewodniczący klubu Ryszard Zbrzyzny, ale również przewodniczący OPZZ Jan Gus. Szanowni Państwo, kilka tygodni temu rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod reformą emerytalną. Dzisiaj nasze koleżanki i koledzy z OPZZ-u będą przedstawiać w Sejmie obywatelski projekt dotyczący reformy emerytalnej. I jako pierwszego poproszę o głos Jan Gus. Bardzo proszę o przedstawienie projektu, a następnie przewodniczący Leszek Mier powie o stanowisku SLD w tej sprawie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym tak naprawdę rozpoczynamy walkę o zabezpieczenie emerytalne, o prawa do emerytury, o prawa skorzystanie z kapitału, który pracownicy odłożyli pracując wiele dziesiątek lat. W dniu dzisiejszym jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to drugi raz pierwsze czytanie. W poprzedniej kadencji już pierwsze czytanie raz się odbyło. Natomiast do końca kadencji niestety posłowie nie zdołali zrozumieć, o co chodzi. Wydaje mi się, że teraz jest to dosyć łatwiejsze. W związku z tym dziś przy wsparciu posłów Lewicy, posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedkładamy ten projekt. Jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego będę miał zaszczyt Wysokiej Izbie przedstawić nasze propozycje i nasze rozwiązania. Przypomnę, chodzi o to, by kobieta, która przepracowała i płaciła składki, tudzież wszystkie podatki, 35 lat pracy, 40 lat pracy mężczyzna i płacił wszelkie podatki, miał prawo skorzystania, jeśli zajdą takie okoliczności. To nie jest przymus, to jest prawo, to jest jeden z warunek. To jest uelastycznienie systemu przechodzenia na emeryturę. Tak jest we wszystkich krajach prawie europejskich. Każdy ma prawo, jeśli już dochodzi do wieku emerytalnego, a długo pracował, skorzystać z tych uprawnień. Chcemy, by te cywilizowane prawa obowiązywały także w Polsce. Od 3 lat dyskutujemy nad tym projektem. Chcemy, by Wysoka Izba zajęła się tym projektem przed innymi projektami, które, jak wiemy, mają być przedłożone Wysokiej Izbie przez rząd. Bo chcemy, by te rozstrzygnięcia zapadły wcześniej, bo przecież już 3 lata nasza propozycja jest w Sejmie. Nie chcemy, by łamano umowę społeczną sprzed 13 lat zawartą z organizacjami społecznymi, związkowymi, zawarte ze społeczeństwem. Nie chcemy, by dalej nas okłamywano tak, jak okłamano nas, wprowadzając ustawę o otwartych funduszach emerytalnych, wycofując później część środków przez nas gromadzonych. Chcemy pokazać i dzisiaj pokażemy, skąd należy wziąć pieniądze, dlaczego należy wprowadzić taką zasadę 35 lat pracy kobieta jako warunek dodatkowy, 40 lat pracy mężczyzna, prawo do emerytury. Myślę, że zdołamy przekonać Wysoką Izbę, zdołamy przekonać posłów co do naszego projektu. Naszemu dzisiejszemu pierwszemu czytaniu towarzyszy bardzo duże zainteresowanie społeczne. Szanowni Państwo, zobaczcie, przed parlamentem już jest kilka tysięcy osób, kolejne osoby dojeżdżają, jest to spontaniczne, że tak powiem, przyjazd. Oczywiście stoimy na czele jako Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, albowiem społeczeństwo, myśmy otrzymali, tak Szanowni Państwo, kilkadziesiąt tysięcy listów i maili, myśmy zebrali ponad 400 tysięcy podpisów pod tym projektem. W związku z tym zainteresowanie, które towarzyszy tym obradom, jest bardzo wysokie, bardzo duże. Oczywiście przyjeżdżający dzisiaj pracownicy, przychodzący dzisiaj obywatele, przychodzące społeczeństwo pod gmach parlamentu, gdzie te decyzje będą zapadały, przychodzą z innymi także postulatami. Przyjeżdżają dzisiaj górnicy, bo przecież chce się wprowadzić podatek od kopalin, tym samym uszczuplić środki na rozwój przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie. Mimo pobieranych dywidend, mimo pobieranych w inny sposób różnego rodzaju podatków. Jeszcze chce się prowadzić kolejny, czyli chce się okraść te przedsiębiorstwa, by one nie miały możliwości funkcjonowania w naszym systemie.
Mamy złe doświadczenie po tym, co się stało ze stoczniami, z wieloma tysiącami zakładów w Polsce, które musiały upaść, bo system podatkowy i drenaż tych przedsiębiorstw był tak wysoki. Dziś w imieniu społeczeństwa, dziś mówiąc głosem społeczeństwa, jako ogólnopolskie porozumienie Związku Zawodowego, jako przewodniczący Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, przedkładamy projekt i mówimy, jest to dobry projekt. Nie łamie zasad reformy emerytalnej. On je wzmacnia. On daje dodatkowe dochody do budżetu. Tylko trzeba po prostu go zrozumieć i chcieć zrozumieć naszą intencję. Nie można mówić, że jeśli coś przedkładają związki zawodowe, to to musi być złe. To jest dobre. To jest bardzo dobre. To jest najlepsze. To jest uzupełniające. I myślę, że to zrozumienie i z tym słowem, i z tym przekazem dotrzemy dzisiaj do posłów, a posłom Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przewodniczącemu Leszkowi Millerowi chcę podziękować, że chcieli się zaangażować w tą sprawę i myślę, że tą sprawę na pewno wygramy. Nie będzie tak jak z emeryturami pomostowymi. Jestem pełen nadziei i z taką energią przystępujemy także do dzisiejszych rozmów. Jest to otwarcie, bo dzisiejsze spotkanie to także na pewno będą padały słowa nie podwyższeniu wieku emerytalnego. Nie może być podwyższenie, jeśli nie będzie on zabezpieczenie sprawy społeczne i socjalne, na które czekamy od prowadzenia reformy w 1998 roku. Ona zaczęła obowiązywać od 1999 roku. Jeśli ktoś chce pracować, życzę mu tego, żeby miał pracę, żeby miał zdrowie i żeby pracował do 100 lat. Wzmocni tym samym budżet, a nade wszystko otwarte fundusze emerytalne. Przewodniczący Leszek Miller, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze projekt obywatelski dotyczący systemu emerytalnego. Projekt prezentowany dzisiaj przez szefa OPZZ Jana Guza. W naszym imieniu będzie występowała pani posłanka Anna Bańkowska. Poprzemy ten projekt, widząc w nim racjonalne rozwiązania, a także i dlatego, iż pokrywa on się z naszą wizją zmian w systemie emerytalnym. Wizją, co do której chcemy przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, prowadząc akcję referendarną. Jak Państwo wiedzą, zbieramy podpisy pod dwoma pytaniami dotyczącymi tej sprawy. Mamy już 250 000 podpisów i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli stosowny wniosek poparty podpisami złożyć u Pani Marszałek Sejmu. Wyrażamy pogląd, który został przed chwilą przez szefa OPZZ Państwu przedstawiony. Dobry system emerytalny powinien uwzględniać dwa czynniki. Raz wiek ustawowy, a dwa staż pracy. Faktyczne okresy składkowe. My uważamy, że w przypadku mężczyzn powinno to być 40 lat pracy, w przypadku kobiet lat 35. Nie wyrazimy zgody na zmiany proponowane przez rząd, choć jeszcze rządowego projektu w Sejmie nie ma, ale znamy jego konstrukcję. Nie wyrazimy zgody, albowiem uważamy, że nie zasługuje on na miano poważnej reformy. Propozycja pana premiera Tuska dotyczy tylko jednego z wielu składników, mianowicie wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego, gdy tymczasem kwestia dobrego systemu emerytalnego to rzecz o wiele bardziej skomplikowana i obejmująca również inne elementy, takie jak sytuacja na rynku pracy, tempo wzrostu dochodu narodowego, liczba zatrudnionych, wysokość pobieranych wynagrodzeń przez tych zatrudnionych, a więc wysokość składki, która jest odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwestie ochrony zdrowia i tak dalej. Gdyby rząd przedstawił ambitny program, który zawierałby te wszystkie elementy,
to zasłużyłby na miano gabinetu, który w sposób poważny i kompetentny chce rozważać złożone kwestie emerytalne i rentowe. Niestety tak nie jest i stąd też tym bardziej uważamy, że nasze propozycje są racjonalne i zasługują na obywatelską uwagę. Szanowni Państwo, jeśli są pytania, to bardzo proszę. Chciałbym tylko poinformować Państwa, że o godzinie 12 przedstawiciele posłanki i posłowie klubu SLD spotkają się z pracownikami, związkowcami, osobami, które dzisiaj przyjechały tutaj pod gmach Sejmu. To będzie o godzinie 12, a teraz bardzo proszę, jeśli są pytania, panie redaktor, proszę bardzo. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Zapewne Państwo wiedzą, Platforma Obywatelska zamierza złożyć wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Z arytmetyki sejmowej oczywiście wynika, że zostanie ten wniosek przyjęty. Posłowie Platformy argumentują, że gdyby przyjąć przepisy proponowane przez w tym projekcie obywatelskim, emerytura czy renta wynosiłaby 300-400 zł, stąd zgody nie będzie. Cytuję tutaj posła Neumana, żeby ale później nie było. Szanowni Państwo, nie ma takiej możliwości, bo jeśli kobieta przepracowała 35 lat, proszę o policzenie, i zarabiała przynajmniej minimalne wynagrodzenie, to zarobi już, czy odłoży na minimalną emeryturę. To jest arytmetyka. Jeśli ktoś nie umie liczyć, zapraszam na lekcje, na jakieś dokształcanie. Natomiast, że Platforma Obywatelska jest przeciw ludziom, przeciw rozwiązaniom europejskim, a gdzie indziej ma pełną buzię demokracji, solidarności, jeśli odchodzi dzisiaj od tych postulatów, które były głoszone w sierpniu 80, no to przepraszam, jest jej problem. Przy poprzednim pierwszym czytaniu także złożyła taki projekt odrzucenia w pierwszym czytaniu. To będzie świadectwo wystawione tym posłom. Oczywiście zwrócimy się wtedy do obywateli. Przyjdziemy jeszcze niejednokrotnie pod ten parlament i pod inne miejsca użyteczności publicznej, gdzie ci panowie i panie będą obradowały i będziemy ich przekonywali w inny sposób. Ale może to być rachunek ostatni. Ale myślę, że należy jeszcze uzupełnić odpowiedź faktem, że odchodzący dzisiaj na emerytury, osiągający wiek emerytalny 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, bardzo często nie mają 40 lat pracy składkowych mężczyźni, a 35 lat pracy składkowej kobiety. Średnio statystycznie w obu przypadkach jest to mniej niż wynika z naszego projektu ustawy. Więc pytanie, czy rzeczywiście po 300 zł dostają emerytury wszyscy ci, którzy odchodzą, osiągając wiek emerytalny dzisiaj w Polsce. Oczywiście jest to bzdura. Poza tym, droga pani, Platforma Obywatelska nie ma tutaj większości. Więc gdyby tak się stało, że tylko Platforma Obywatelska będzie głosowała za odrzuceniem tego projektu, to bardzo dobrze dla tego projektu rokuje, bo to będzie oznaczało, że zostanie przyjęty po pierwszym czytaniu. Podziwiam pana optymizm, ale chyba doskonale pan wie, że Platforma Obywatelska ma jednak z PSL-em większość w tym Sejmie. Ale nie będzie to takie proste, poza tym chyba Platformy. No dobrze, to ale proszę przekonamy nie się. Wiary. Ja nie. Ja absolutnie. Nie, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Otóż całe stanowisko koalicji PO-PSL w sprawie zmian w systemie emerytalnym składa się z trzech punktów. Po pierwsze, wypowiedzi pana premiera Tuska, który powiedział, że nie mógł przedstawić tego projektu przed wyborami, bo wtedy Platforma przegrałaby wybory, a wygrałby kto inny. Po drugie, z wypowiedzi pana wicepremiera Pawlaka, który powiedział, że nie ma co ufać państwowemu systemowi emerytalnemu i lepiej liczyć na dzieci oraz własną zapobiegliwość. Jak państwo wiedzą, sytuacja w Polsce jest taka, że to nie dzieci pomagają emerytom, tylko emeryci pomagają dzieciom, żeby utrzymali się oni na jakimś przyzwoitym poziomie, czy podstawowym poziomie życia. I wreszcie trzeci punkt to jest wypowiedź pana ministra finansów, który powiedział, że istotą tej reformy jest zbliżenie osiągnięcia wieku emerytalnego z datą śmierci. A więc im bliżej daty śmierci, tym lepszy system emerytalny. Otóż w tej sytuacji nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale każdy klub poselski, każdy przyzwoity
klub parlamentarny powinien wyrazić swój sprzeciw i popierać inny projekt, jak ten chociażby, który dzisiaj będzie prezentował Jan Gus. Bardzo proszę. Barbara Bartel, WPNA Radio Chicago Oak Park. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego, ambasadora Polski oraz przedstawiciela Unii Europejskiej, a muszą opuścić Mińsk. W geście solidarności wszystkie kraje Unii Europejskiej mają się wycofać. Jak pan to ocenia, tę sytuację na Białorusi i Europie? No to jest słuszne. To jest słuszna decyzja, jeżeli jeden z krajów unijnych, w tym wypadku Polska, jest poddawany rozmaitym restrykcjom, to w geście solidarności musi zabrać głos i zająć stanowisko cała Unia Europejska, więc ja się bardzo cieszę, że w tym przypadku Unia jest tak jednomyślna. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszam o godzinie 12. Jak ktoś chce sobie nabić pudla, to może głosować inaczej niż my proponujemy. Tak?